Środa, 17 grudnia, to jest Studio Senat, a ja witam moich dzisiejszych gości. Są nimi senatorowie Jan Filip Libicki, Ryszard Majer, panowie przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. A tematem naszej dzisiejszej rozmowy, drodzy Państwo, będzie 13 emerytura. Problem dla rządu czy wyzwanie dla opozycji? Bo wiemy, że po tym jak Sejm przyjął ustawę, panie senatorze, trafiła do Senatu, ale tutaj pojawiły się wątpliwości. Czy te wątpliwości i źródło finansowania, bo z wątpliwościami jest właśnie związane źródło finansowania, jesteście w stanie rozwiać? Myślę, że tak. My nie mamy wątpliwości, że budowa solidarnego państwa jest zobowiązaniem wszystkich parlamentarzystów. W związku z tym budujemy taki kształt prawa, by w tym roku, w 2020, bo on się za chwileczkę zaczyna, wszystkie osoby, które otrzymują emeryturę, mogły 13 emeryturę otrzymać. I tu pragnę Państwa zapewnić, że tak będzie też w roku 2020. Robimy wszystko, żeby tak było. Między innymi służy w tym celu zmiana ustawy o Funduszu Solidarnościowym, który w sposób zdecydowany rozszerza zakres jego działania. I to jest rzecz, na którą żeśmy debatowali na Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Senioralnej. Ta debata nie przyniosła efektu w postaci jednoznacznego stanowiska, bo co prawda senatorowie, koledzy z opozycji wnosili poprawki, ale finalnie nie doszło do ich przegłosowania. Komisja nie zajęła stanowiska. To powoduje, też budzi nadzieję, że być może na sesji plenarnej będziemy w stanie przekonać kolegów z opozycji, że jednak to rozwiązanie prawne jest dobre i będzie służyło w sposób właściwy wszystkim Polakom, którzy mają otrzymać 13 emeryturę. No tu pojawił się poważny zarzut, panie senatorze, zarzut kierowany przez stronę rządową do przedstawicieli opozycji, chociaż w większości senackiej, że są przeciwko 13 emeryturze. Czy to jest zarzut prawdziwy? Znaczy ja bym najpierw odniósł się do tego, że komisja nie zajęła stanowiska. Rzeczywiście były dwa głosy za, dwa przeciw, dwa wstrzymujące się, czyli idealny podział po jednej trzeciej. Ale dlaczego komisja nie zajęła stanowiska? Otóż pojawiła się wśród głosujących różnica zdań. Czy przyjąć ten projekt w takim kształcie, w jakim on jest, czy też go odrzucić, czy też przyjąć go z pewną poprawką, bo o co idzie ten spór? Ten spór de facto nie idzie o 13 emeryturę. Tak, bo wszyscy uważamy i opozycja rządząca, że jeżeli są na to środki, a rząd odpowiada, że te środki są, to można tą 13 emeryturę wypłacić. Natomiast pytanie jest inne i tego boją się środowiska osób z niepełnosprawnościami. Czy ten fundusz solidarnościowy, który miał w swoim założeniu finansować te formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami, które są dzisiaj zdaniem środowiska albo w ogóle niefinansowane, albo finansowane w zbyt małym zakresie. Myślę tu o takich usługach jak usługi asystenckie, jak opieka wytchnieniowa, jak zatrudnienie wspomagane. Czy to nie będzie tak, że ta część funduszu, na którą składają się najbogatsi Polacy, najzamożniejsi, zgodnie z tą obietnicą premiera Morawieckiego daną osobom strajkującym, czy to nie będzie tak, że z tej części tego funduszu będzie właśnie finansowana 13 emerytura? Myśmy na komisji, rozmawiając z różnymi organizacjami pozarządowymi, wielokrotnie słyszeliśmy od szefów tych organizacji pozarządowych: jestem emerytką, ale nie chcę 13 emerytury, jeśli będzie to kosztem tej części funduszu. Oczywiście ten fundusz po tych zmianach będzie miał też, że tak powiem, zasilany w inny sposób. I na ten temat możemy dyskutować, czy zasilenie tego funduszu z Funduszu Rezerwy Demograficznej na przykład, aby sfinansować z tego 13 emeryturę, czy to jest rzecz słuszna, czy nie. Natomiast główny spór idzie o to, czy z tej części od najzamożniejszych Polaków należy finansować 13 emeryturę. Moim zdaniem nie, bo obietnica premiera Morawieckiego była złożona co do tego, że z tej części funduszu będą właśnie wspierane te rzeczy, które środowisko uważa za najistotniejsze. Oczywiście rząd mówi, że tak nie będzie, ale chcielibyśmy sprawdzić intencje rządu przy pomocy zgłoszenia stosownej poprawki. Ta poprawka została zgłoszona. Czy będziemy ją modyfikować w debacie plenarnej, czy będziemy ją zawężać, czy rozszerzać, to się jeszcze okaże. Panie senatorze, pytanie podstawowe, dlaczego akurat z tego funduszu ma być finansowana
trzynasta emerytura, bo to chyba jest no, najważniejszy problem dzisiaj, ponieważ nikt nie ma wątpliwości co do tego, że ten projekt jest projektem potrzebnym. Czy nie można też pomyśleć o alternatywnych źródłach finansowania? No to rozwiązałoby ten spór. Znaczy, zawsze jest tak, że musimy równoważyć, co w polityce społecznej jest najistotniejsze i najważniejsze. Proszę nie zapominać, że grupa osób, które pobiera emerytury, czyli mamy prawie 9 milionów Polaków pobierających emerytury, to również osoby z niepełnosprawnościami. Obecna konstrukcja tej ustawy tak naprawdę w bardzo małym stopniu dostrzegała te osoby. Ja pragnę bardzo mocno podkreślić, ani jedna złotówka, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości zadeklarował, że będzie służyła osobom niepełnosprawnym, nie pójdzie na inne cele. Natomiast muszę bardzo mocno podkreślić, także wśród emerytur, rencistów, no rencistów to w ogóle, bo to są osoby jakby typowo dotknięte niepełnosprawnością, ale także wśród emerytów mamy na przykład grupę emerytów niepełnosprawnych biologicznie, którzy nie występują o orzeczenie, a są niepełnosprawni i korzystają z różnych no, usług rehabilitacyjnych. Stąd jeżeli my się zdecydujemy na to, żeby sfinansować między innymi 13. emeryturę, to mówimy bardzo jasno, tak, dofinansujemy emerytów, bo wraz ze starością zwiększa się poziom niepełnosprawności. Ja muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że w ciągu ostatnich 4 lat nakłady na osoby niepełnosprawne wzrosły w sposób bardzo dynamiczny. Myśmy, przypomnę, w 2015 rozpoczynali od poziomu 14 milionów wydatków na osoby niepełnosprawne, miliardów, przepraszam, na osoby niepełnosprawne. W tej chwili wzrosło do 19, a za chwileczkę będzie 27 miliardów. To są kwoty, które w sposób oczywisty, moim zdaniem, oddają intencje rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tu chyba niebezpieczeństwo jest takie, albo inaczej, obawy są, bo państwo, strona rządząca niejako gra w bank, tak? Mówiąc, że na pewno żadna osoba nie ucierpi, ale te osoby, środowiska osób z niepełnosprawnościami już takie stuprocentowo pewne nie są. I to pytanie, no rządy się zmieniają. Może być tak, że za 4 lata rządzić będzie ktoś inny, sytuacja się zmieni i co wtedy? Jakie pomysły na tą sytuację? Znaczy, ja bym powiedział jedną rzecz, jeżeli także ten program możemy potraktować jako pewną propozycję, bo to jest... Oczywiście tak, że są osoby starsze, które są, jak powiedział pan senator, z niepełnosprawnością biologiczną. Ale to jest pytanie o to, czy nie powinniśmy wspólnie, ponad podziałami, zastanowić się, i ja taką deklarację składam, nad reformą systemu orzekania o niepełnosprawności. Pani premier Szydło powołała swego czasu zespół. Ten zespół dość długo pracował. Podobno jest wypracowane jakieś rozwiązanie. Może warto by było to rozwiązanie pokazać i wspólnie podjąć nad nim debatę, żebyśmy także te osoby, które są osobami z niepełnosprawnością biologiczną, jakoś opisali ich stopień i skalę niepełnosprawności. To jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz, którą chcę powiedzieć, no to jest jednak tak, dlaczego to też budzi tego typu różne obawy w środowisku. No to budzi tego typu obawy, ponieważ to jest tak, że 13. emerytura jest wypłacana każdemu bez wniosku. Również mój ojciec, emerytowany poseł do Parlamentu Europejskiego z europejską emeryturą, taką 13. emeryturę dostał, a kiedy pojawiło się świadczenie uzupełniające dla osób z niepełnosprawnością, czyli tak zwane 500+ dla osób z niepełnosprawnościami, to nagle, jako chyba w jedynym spośród tych świadczeń, pojawiło się pewne kryterium, że jeżeli ma się wsparcie z środków publicznych do takiej i takiej kwoty, to to 500+ dla niepełnosprawnych, umownie mówiąc, już się nie należy. I takie różnicowanie to był także element, który dzisiaj budzi tą nieufność, prawda? I trudno się dziwić, że ta nieufność, no środowisko by chciało, żeby była w jakiś sposób rozwiana także inaczej niż deklaracjami tylko zapisami prawnymi. Ja dopowiem, panie senatorze, w każdym z tej polityki społecznej mamy do czynienia z takimi elementami, które są objęte kryteriami i nie są objęte tymi kryteriami. To jest rzecz zupełnie naturalna. W całej Unii Europejskiej tak jest. Natomiast traktuję to jako dobrą monetę, to co pan senator powiedział. Rzeczywiście system orzecznictwa
emerytalno-rentowego, ale również systemu orzecznictwa niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych, wymaga reformy, wymaga rekonstrukcji. Tak. I tutaj jak gdyby podejmujemy działanie w ramach komisji, jak pan senator taką wolę zadeklarował, będziemy też nad tym pracować, bo to jest bardzo ważny obszar, tak żeby, no w tej chwili mamy dualny system tak naprawdę orzekania, bo na cele ZUS-owskie i na cele niepełnosprawne warto, żeby to było, doszło do zbliżenia, warto, żebyśmy mieli jeden system, który na przykład będzie orzekał o niesamodzielności danej osoby, która jakby będzie rozwikływała te wszystkie problemy, które się pojawiają. I ja się zgadzam, to jeszcze jedno zdanie polemiki, że są obszary, które obejmują kryteria i nie obejmują kryteriów. Natomiast problem jest tego typu, że jest to dość zaskakujące, jeśli te kryteria stosuje się dla osób z niepełnosprawnościami, a w ogóle nie stosuje się do emerytów i rencistów, niezależnie od ich sytuacji finansowej, prawda, czy życiowej. To jest trochę zaskakujące i to też budzi tą pewną frustrację. To dzisiaj chyba najważniejsze dwa pytania to jest to, czy w razie gdyby zaistniało niebezpieczeństwo bądź konieczność znalezienia tego alternatywnego źródła, to jednak mimo wszystko rząd może rozważyć poszukiwanie pieniędzy gdzie indziej. No i druga rzecz, to już na kanwie tego, co powiedział pan senator, dyskusji na temat całej reformy systemu, czy czasu wystarczy. Bo z tego, co wiemy, deklaracje są takie, żeby już w kwietniu przyszłego roku emerytura, 13. emerytura trafiła na konta tych, którzy mają prawo do świadczenia. To czasu jest bardzo niewiele, panowie. Czasu jest bardzo niewiele, ale robimy wszystko, żeby z jednej strony i niepełnosprawni mieli swoje środki finansowe, te, które im zadeklarowaliśmy i będą mieli, oraz to, że 13. emerytura również będzie wiosną wypłacona i trafi do wszystkich emerytów, którzy pobierają świadczenia. Nie wiem, wydaje mi się, że wszystko, co wydawało mi się warte powiedzenia w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, powiedziałem, także nie mam nic więcej do dodania. To dodajmy jeszcze na koniec, że jedna z gazet obliczyła już dzisiaj, że ta 13. emerytura właśnie powinna wynosić około 1136 zł brutto, to jest około 900 zł netto. I tą informacją skończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo panom dziękuję. Ryszard Majer, Jan Filip Libicki. Bardzo dziękujemy.